Poprzednio mówiliśmy o strukturze jako sekwencji wydarzeń. To świetny start do dalszej pracy. W procesie tworzenia historii czasem musimy nabrać dystansu i zastanowić się, co łączy pojedyncze zdarzenia naszej historii. Żeby to się udało, często zadajemy naszym twórcom następujące bardzo proste pytanie. Co chcesz przekazać? Kiedy zadajemy to pytanie, odpowiedź pozwala nam określić motyw przewodni i przesłanie filmu. Przesłanie wiąże się z morałem, często uważanym za nauczkę, którą bohater dostaje w wyniku całej historii. Na przykład morałem w autach jest to, że w życiu nie zawsze liczy się tylko wygrana. I to nic nowego, na przestrzeni wieków ludzie wplatali w swoje opowieści różne mądre przesłania. Ćwiczenie na podkręcanie historii kończy się zdaniem, a morał z tego taki, że... I to pozwala spiąć wszystkie zdarzenia tak, żeby prowadziły płynnie do tego finału. Sprawdźmy, jak nasi twórcy w Pixar pracują nad budowaniem przesłania. Kiedy widzowie wychodzą z kina, a miesiąc później w luźnej rozmowie mówią: uwielbiam ten film, to było o tym, że to jest właśnie przesłanie. Na przykład o I nie ma mocnych, można powiedzieć, że to film o bandzie superbohaterów walczących ze złem. Ale jeśli pytalibyśmy o przesłanie, musielibyśmy poszukać nieco głębiej. To jest film o facecie, który stracił poczucie tożsamości i udaje mu się je odnaleźć dopiero, kiedy poprawi więzi rodzinne. Swoją rolę w ramach rodziny, która przy okazji jest obdarzona supermocami. Przesłanie to odpowiedź na pytanie, czemu to jest ważne. I to jest sedno. W 1999 roku pracowałem nad świetnym filmem pod tytułem Stalowy Gigant. I przesłaniem tego filmu było, że jesteśmy tym, kim chcemy być. W Toy Story 3 przesłaniem były uczucia i to, że jeśli kochasz, czasem musisz przestać walczyć. Zorientowałem się, że jeśli oglądam film, w którym nie ma jakiegoś pomysłu albo przesłania, szybko o nim zapominam. I kiedy później próbuję sobie przypomnieć, o czym ten film był, nie pamiętam, bo nie było w nim jednoczącego przesłania. Przesłanie to po prostu powód, dla którego bohater odpuszcza sobie zachcianki i fanaberie, bo znajduje coś ważniejszego. Zaczynając historię, zawsze pamiętaj, jaki cel ma twój bohater. A celem jest to, czego pragnie, jego marzenia. Więc bohater chce je zrealizować. Jednak często w trakcie zdaje sobie sprawę, że to, czego pragnie, niekoniecznie jest tym, czego potrzebuje. A to z kolei jest dużo ważniejsze. Określenie, czego potrzebuje, zazwyczaj jest przesłaniem filmu. Kiedy już określisz przesłanie i co chcesz przekazać widzom, możesz się zająć budowaniem dramaturgii zdarzeń, ciężkich prób i wyzwań, które pozwolą bohaterowi zrozumieć potrzebę zmiany. A przesłanie musi być przekonujące. Dobre przesłanie lub morał historii są kluczowym elementem budowania historii, ale zdarza się, że w trakcie pracy nad filmem odkrywamy, że właściwy morał jest zupełnie inny niż ten, który pierwotnie zakładaliśmy. Kiedy myślę o w głowie się nie mieści, przypomina mi się, że zaczęliśmy od jasnego pytania. Co się stanie, jeśli stracisz poczucie radości? I przez następne kilka lat, dokładnie 2,5, skupialiśmy się przede wszystkim na utracie radości, a dwa uczucia, radość i strach, wybrały się wspólnie na wyprawę w głąb umysłu Riley. I następuje objawienie. Radosna postać musi zrozumieć, że smutek też odgrywa w życiu Riley istotną rolę i musi jej oddać pałeczkę. Więc zrobiło nam się ważne przesłanie, jak sobie radzić ze smutkiem. W tej pracy nikt chyba nie chce się ograniczać przez wstępne założenia. Chcemy, żeby historia się rozwijała, przeżycia stawały się głębsze i lepsze, bardziej przemyślane i dopracowane w miarę postępu naszej pracy. Jedno jest pewne, nie musisz zaczynać od przesłania, ale na końcu procesu opowiadania musisz być w stanie je jasno przekazać. I cokolwiek to będzie, zazwyczaj wiąże się z odkryciem potrzeb głównego bohatera. Co trzeba zrobić, wiedzieć, czego się nauczyć, żeby osiągnąć sukces? W następnym ćwiczeniu będziesz mógł sam określić przesłanie czy morał w swoich ulubionych filmach, a także zastanowić się, co chcesz przekazać w swojej historii.